Państwa towarzystwo podsumowało ostatni okres współpracy, ostatni okres swojej działalności. Więc dobiegło półtora roku naszej działalności, odkąd Towarzystwo Upiększania Miasta zostało reaktywowane do życia. My chcieliśmy zrobić takie podsumowanie, na ile jesteśmy skuteczni, na ile jesteśmy wiarygodni wobec społeczeństwa, któremu 2 lata temu obiecywaliśmy, że nie będziemy towarzystwem na papierze i nie będziemy towarzystwem tak zwanej wzajemnej adoracji. No właśnie, jaka to jest skuteczność w ostatnim czasie? No, gdyby mierzyć ilością przygotowanych i zrealizowanych projektów w zakresie merytorycznym, czyli wymyślenie tego działania, nadanie mu kształtu i doprowadzenie do momentu, kiedy należałoby go zrealizować, to uważam, że na okres półtora roku jest to dobry wynik, to jest 7 pomysłów. Skuteczność. Co za pomysły, jeżeli może pani przypomnę te najgłówniejsze, chociażby 2-letnie rozmowy na temat reaktywowania żeglugi pasażerskiej na Wiśle, postawienie tramwaju wodnego, drugi pilotażowy, znaczy prestiżowy projekt, posadzenie Parku Szczęścia nad brzegiem Wisły. I następne były projekty, dotyczyły rewitalizowanie i posadowienie odnalezionej zabytkowej żaby. Następnie projekt złożony do Stowarzyszenia Spichlerz Grudziądzki, również dotyczący rozwoju turystyki przyjazdowej związanej z tramwajem wodnym. To tak na skróty te takie jakby. Nie wszystkie z tych projektów zostały dokończone. Macie jakieś problemy? No, właściwie żadne nie zostały sfinalizowane z tych, które składaliśmy do ratusza, które omawialiśmy, które doprowadziliśmy jakby do finału. Jedyny projekt, który się udał Towarzystwu Upiększania Miasta wespół z 3 innymi wspierającymi organizacjami, to był projekt otulić zielenią zabytkowe podwórka, ale to był projekt, który środki na niego pozyskaliśmy zewnętrzne i jakby ratusz i samorządowcy nie mieli Nie byli stroną, czyli można. Nie udało wam się dojść do porozumienia, czy na czym rozumiem? Na czym polega ten problem? My tego problemu jakby do dzisiaj nie potrafimy zdiagnozować. Myślimy, że to jest. No właśnie, ja do dzisiaj nie wiem, gdzie jest pies pogrzebany. Pracuję nad tym, żeby zrozumieć, gdzie popełniamy błąd jako stowarzyszenie, czy to się przekładają jakieś takie osobiste sprawy, czy generalnie nie myślimy w tym samym kierunku, w którym samorząd chciałby społeczność lokalną rozwijać albo dawać im szansę oddolną. W czym tkwi problem i na czym on polega? Problem tkwi w tym na przykład, że na pisma, które zostały skierowane do ratusza, nie dostajemy odpowiedzi w przeciągu 60 dni. Dzisiaj jest 60 dni, w którym nie dostaliśmy odpowiedzi na pismo, gdzie ustawowo powinniśmy dostać tą odpowiedź w przeciągu 30 dni. Nie wiemy, z czego to wynika, czy z zaniedbań w ratuszu, czy z tego, że po prostu nie chce nam się odpowiedzieć na pismo odnośnie ulokowania w parku botanicznym tymczasowo tej zabytkowej żaby. A jak dalej tą sprawę chcecie poprowadzić? Na pewno w tym momencie mamy już przygotowane pisma do marszałka województwa, do pana Bodnara też, czyli rzecznika praw obywatelskich. Chcemy po prostu zainteresować innych kwestią tego, czy nie są przypadkiem łamane nasze prawa obywatelskie. A to jest jedno pismo, czy więcej takich pism było? To jest pierwsze pismo, które przygotowujemy i ono będzie podsumowaniem. Nie mówię o tym, na które miasto nie udziela odpowiedzi lub robi to z jakimś opóźnieniem, ewentualnie nie ustosunkowuje się do waszych propozycji i tematów. Ale wielokrotnie się zdarza tak, że oni przysyłają pisma z opóźnieniem. To nie jest nic nowego, że miasto ma czas na to, tak? Ich nie obowiązuje ten okres 30-dniowy, który daje im, narzuca na nich ustawodawca. Więc to jest żywy przykład na to, że oni po prostu mają obywateli gdzieś. No, pytanie za 100 punktów jest też takie, skoro my robimy coś na własny koszt, podejmujemy się renowacji żaby i tak dalej, i tak dalej, dajemy miastu prezent za darmo, który może sobie ustawić w parku botanicznym i ono tego nie chce. Im się nie chce, dlaczego? Bo nas nie lubią, czy po prostu dlatego, żeby nic nie robić? A jaka była odpowiedź formalna w tej sprawie? Żadnej. My nie dostaliśmy odpowiedzi żadnej do dzisiaj. Czy żaba może stanąć, czy nie może? Tymczasowo w Parku Botanicznym odnowiona zabytkowa żaba. 30 dni po terminie. Nie ma odpowiedzi od pani architekt. Co dalej z tymi projektami? Z tymi projektami? Tutaj o sztandarowym, czyli
tramwaju wodnym, tak, głównie. To było takie państwa, jedno z głównych przesłań i o Parku Szczęścia, który, no właśnie, tu podobno były pierwsze obietnice, że miał powstać, później coś uległo zmianie. No tak, pierwszy i domówiony do końca i zrealizowany Park Szczęścia, na 2 tygodnie przed realizacją zmieniona lokalizacja na zupełnie inną, zupełnie niespełniającą idei tego pomysłu. Myśmy odstąpili po kolejnej odmowie ratusza. Czekamy, może coś się zmieni, może zmienią się plany dotyczące tamtego terenu, chociaż uważamy, że Park Szczęścia mógłby już sobie spokojnie rosnąć, niczemu i w żadną kolizję z niczym nie wchodząc. Natomiast do tramwaju wodnego wrócimy z wiosną. Może miasto przekona się, że tak jak wieżę Klimek warto było zainwestować, bo dzisiaj sukces, 70 tysięcy odwiedzających weszło, czyli ona będzie obiektem rentownym, zarabiającym na siebie. Takie same przesłanki niesie tramwaj wodny. Należy w to tylko uwierzyć, że ten sukces jest możliwy.